W tym momencie nie minął jeszcze miesiąc, a już ponad 5 tysięcy ludzi w całej branży gier zostało zwolnionych. To połowa tego, ile zwolniono w całym 2023 roku. Przyjrzyjmy się więc ostatnim zwolnieniom i pokrewnym zjawiskom, które zapewne nakreślą nam obraz branży w tej chwili. People redukuje kadry o 30 osób, w tym 20 osób z projektu Gemini czy Gemini, który jest też wydawany przez Square Enix. W firmie działo się już średnio od jakiegoś czasu, gdyż w 2021 Outriders nie przyniosło zysków, a w 2022 Take -Two wycofało się z umowy wydawniczej projektu Dagger. Black Forest Games zwalnia około 55 osób, czyli połowę firmy. Do tej pory ekipa tworzyła remake Destroy All Humans, a kolejnym projektem miał być Teenage Mutant Ninja Turtles The Last Ronin. Niestety, firma jest częścią THQ Nordic, a tym samym Embracera, które w wyniku wycofania się inwestora z dnia na dzień, zamiast zarobić 2 miliardy dolarów, to pozostali z 1,5 miliarda długu przez zbyt szybki rozrost, e, który teraz balansują, zamykając studia i zwalniając ludzi. Następnie Raycom Games, twórcy bardzo dobrze przyjętego ruinera, zwalniają ponad 80% swojej załogi. Od 6 lat tworzyli projekt Final Form, ale według nieoficjalnej informacji, produkcja przeciągnęła się przez początkowe problemy z ukierunkowaniem tytułu, a dodatkowo skończyło się finansowanie produkcji. Zwolnienia ponoć miały przebieg z dnia na dzień, gdyż wielu deweloperów było zaskoczonych tą wiadomością. Firma po zredukowaniu prawdopodobnie zajmie się czymś bezpieczniejszym, więc stawiam, że może druga część ruinera lub coś podobnego ma szansę nadejść. Wcześniej opowiadałem również o Riot Games, którzy ucinając wsparcie Riot Forge oraz Legends of Runeterra, a także przycinając resztę nierentownych przedsięwzięć zwalniają w sumie 530 osób. Gdy już myślałem, że nic nie przebije zwolnień Unity, o których mówiłem ostatnio, e, które objęło 1800 osób, cały na zielono wjeżdża Microsoft i mówi Macao. Zieloni w dewizji gier do tej pory zatrudniali ponad 22 tysiące pracowników i teraz zwalniają około 8%, co daje ponad 1900 osób. Trzeba pamiętać, że niedawno dokonali zakupu całego Activision Blizzard King za niecałe 69,9 miliardów, dolarów zgodnie z oświadczeniem fila spencera firma ustaliła priorytety zidentyfikowała pokrywające się obszary i skierowali się w stronę najlepszych szans na wzrost najłatwiej tutaj zidentyfikować te pokrywające się obszary po połączeniu dwóch spółek Część back office, działów prawnych i innych nieprodukcyjnych części w istocie zazwyczaj ulega redukcji. Ponadto Microsoft ubija projekt Odyssey, który miał być survivalową grą i świeżym IP w portfolio Blizzarda. Nad projektem pracowało ponad 100 osób do, od dłuższego czasu. Przy okazji tego Mike Bara, prezes, oraz Alan Adam, główny dyrektor designu oraz współzałożyciel firmy, odchodzą właśnie z Blizzarda. Co jeszcze można zakwalifikować pod ustalenie priorytetów? E, na przykład fakt, że Microsoft bardzo mocno ścina dywizję związaną z dystrybucją fizyczną gier. Pasuje to do ogólnej polityki firmy, która mocno skręca w stronę subskrypcji i cyfrowej dystrybucji. Oczywiście e, taka korporacja pomimo polityki e, pracowniczej WSA ofer oferuje zwolnionym e, odpowiednie warunki do tego, żeby w spokoju znaleźli nowe miejsce pracy, czyli przedłużenie opieki zdrowotnej, odprawę z bonusami czy inne programy wsparcia. Wciąż wielu pracowników o decyzji firmy dowiedziało się z internetu. Stąd w Microsoftie panuje olbrzymia panika, co Jason Schreier opisał na Twitterze. Wspominał, że niektórzy deweloperzy zwracali się do niego z pytaniem, czy coś wie, czy dana osoba straci pracę, czy nie. Więc zdecydowanie tutaj chaos musi być nieprzeciętny. Daje to nam makabryczne wyniki, jeżeli chodzi o sumę zwolnień. Samo Unity, Riot i Microsoft to ponad 4200 ludzi. Będą one jednak postępować przez najbliższe tygodnie i co najmniej do końca tego roku fiskalnego, czyli końca marca 2024. Jakie są przyczyny tego typu cięć? Główną przyczyną, według najnowszego State of the Industry Report, którego analiza opublikuje już niebawem, jest korekta pokowidowa. W 2020 i 2021 roku firmy zarejestrowały znaczący wzrost przychodów. Sumarycznie za ten okres firmy zarobiły o 50 miliardów dolarów więcej niż estymaty przewidywały. Nie uznając tego za anomalię, korporacje uznały, że to nowe tempo wzrostu i wedle tego zainwestowano znacznie więcej pieniędzy w rozwój firm. Po zniknięciu obostrzeń i regulacji rynku wedle estematów w 2022-2023 firmy zostały z długami, których zmniejszony wzrost nie był w stanie pokryć, więc musiała nastąpić korekta. Firmy, zamiast zbierać kapitał zapasowy, dążyły do nieprzerwanego skalowania w górę. Ponadto taka ekspansja wiąże się z większą liczbą gier na rynku, tyle że niewspółmiernie większą, niż rynek jest w stanie wchłonąć. Owszem, gracze co roku wydają coraz więcej pieniędzy, natomiast nie na tyle, by popyt. Pokrył się z podażą. Kulminacją tego efektu był właśnie rok 2023, gdzie praktycznie co 1-2 tygodnie dostawaliśmy hicior, przez co bez silnego marketingu lub po prostu. Dobre, a niewybitne gry miały zatrważająco niską sprzedaż. Sytuacji nie ułatwia dostępność narzędzi do tworzenia gier, która sprawiła, że na Steam w 2023 roku wydano ponad 14,5 tysiąca gier, czyli o 2000 więcej niż w roku ubiegłym. To również negatywnie odbija się na rozpoznawalności tytułów, co zmusza deweloperów do coraz większego inwestowania w marketing, stąd Mówienie, że dobra gra sama się obroni, wybaczcie, ale to jest po prostu pieprzenie. Trzeba również pamiętać, że w gamedevie największą wartością, ale i największym kosztem jest człowiek. Ile kosztuje tworzenie gier, powiedziałem już w innym materiale, do którego zapraszam, znajdziecie link w opisie. Stąd też korporacje w imię odpowiednio wyglądających prospektów finansowych muszą balansować koszty i zyski. Na dokładkę warto też mieć na uwadze zmieniające się trendy. Wiele firm, przykładowo po sukcesach gier usług typu Battle Royale czy Extraction Shooterów, postanawiają podpiąć się pod trend, zapominając, że jeżeli nie zareaguje się odpowiednio szybko, dotarcie do wysyconego rynku jest bardzo ciężkie. Wiele dużych firm zainwestowało tego typu przedsięwzięcia tylko po to, by po kilku latach i dziesiątkach milionów dolarów porzucić projekty. Tak stało się w, chociażby w przypadku multiplayera dla The Last of Us czy też z Ocegi, które ponoć było najdroższą grą firmy. I Development tam trwał ponad 6 lat, także no wydali tam setki milionów, stawiam. Jak w tym wszystkim związki zawodowe mają szansę umocnić swoją pozycję? Okazuje się, że w wielu przypadkach pracownicy zauważają coraz większą wartość właśnie w grupowym i zorganizowanym domaganiu się swoich praw. Communication Workers of America właśnie ogłosiło, że żaden pracownik będący członkiem związku zawodowego nie został poszkodowany w wyniku zwolnień Microsoftu. Będzie to zapewne jeden z bardziej wyrazistych sygnałów dla reszty firm, by właśnie się uzwiązkowić. Tutaj nie jestem tylko pewien skuteczności tego rozwiązania w takiej większej skali, ale zobaczymy co przyniesie przyszłość. A jak wielkie głowy, stołki i branżowe bonza wyrokują na ten temat? I wielu z nich mówi podobnym głosem. 2023 był rokiem zwolnień, 2024 będzie rokiem zamykania firm. I to nie tylko tworzący gry, ale wydawców, grup medialnych, firm usługowych, no tak jak już wspominałem wcześniej, chociażby OPM, mamy za dużo nierentownych firm w grach wideo. Czeka nas dwa lata cierpienia. Inwestorzy mówią wprost: aktualnie są bezpieczniejsze sposoby na inwestycje niż gry wideo. Ryzyko jest zbyt wysokie, nie podniesiemy na razie cen, a koszty i ryzyko rośnie. Pozostali wspominają na przykład znów o zbyt dużej liczbie. Gier na rynku. Zaznaczają jednak, że nadal inwestycji w gry jest bardzo dużo. Niektórzy zaczynają właśnie swoją ścieżkę sukcesu, a inni będą musieli podejmować ryzyko, by ten sukces osiągnąć. Cytując prezesa jednej ze spółek inwestujących w gry, wiele sukcesów rodzi się właśnie w trakcie momentów jak ten. Zarówno sukces, jak i kryzys nie trwają wiecznie. Historia nas tego nauczyła. I tutaj analogiczna sytuacja miała miejsce chociaż może nie w tym stopniu i nie z tych samych powodów, ale w okresie 2008-2010, który w wyniku kryzysu ekonomicznego załamał nieco branżę, jednakże po dwóch latach wiele firm zaczęło się odbijać, dzięki czemu mieliśmy ponad 10 lat samych wzrostów. Widać, historia lubi się powtarzać. Żeby zamknąć temat na bardziej pozytywnej nucie. News, jeden z największych analityków branżowych, opublikowało nowy raport, który estymuje, że branża gier urośnie do ponad 189 miliardów w 2024, a kompletne odbicie się z kryzysu i wyrównanie obrotu branży do estymatów sprzed pandemii datuje się na rok 2026 wzwyż. Według analityków AI nie wpłynie znacząco w tym roku na branżę, poza... Usprawnieniem pracy jako narzędzie, ale będzie też mniej miejsca na nowe IP i eksperymenty w dużej skali. News sugeruje, iż będzie to rok Sequeli, korzystania na istniejących markach i skupieniu się na mniejszych grach, gdyż inwestorzy będą bali się fundować projekty o wieloletniej skali. Wciąż jednak branża będzie się rozwijać, ale w znacznie mniejszym tempie niż do tego przewykliśmy, przynajmniej do czasu.